Sponsorem programu jest Politechnika Koszalińska. Koszaliński Uniwersytet Dzieci i Młodzieży w nowej formule z szerszą ofertą kształcenia. 16. Zachodniopomorski Festiwal Nauki, jak zwykle pełen gości i atrakcji. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wizytą w uczelni. Inauguracja roku akademickiego 2016-2017. Oto wydarzenia Akademickiego Kwadransa, w którym po wakacyjnej przerwie serdecznie witamy. Wykłady na Auli Politechniki Koszalińskiej od lat wypełniają nauka i zabawa. Dla kilkulatków są atrakcją i być może pierwszym kontaktem z naukowcami. Uczelnia zmieniła i poszerzyła formułę studiów dla najmłodszych. Koszaliński Uniwersytet Dziecięcy zmienił nazwę 21 września 2016 roku na Koszaliński Uniwersytet Dzieci i Młodzieży. Co to oznacza? To oznacza, że wprowadziliśmy jakby podział naszej młodzieży, powiem, na dwa stopnie. Pierwszy stopień to jest pierwsza, piąta klasa i drugi stopień to jest od szóstej do ósmej klasy lub szkoły gimnazjalne. Zrobiliśmy to z przyczyny takiej, że gimnazja też się likwidują. Jest ta informacja już od paru miesięcy, więc chcieliśmy dostosować się do rynku panującego w edukacji. Na atrakcyjne wykłady i zajęcia warsztatowe mogą liczyć obie grupy wiekowe. Dzieci będą miały wykłady w takiej formie jak do tej pory, czyli będą to wykłady w soboty, będą to zajęcia z naukowcami, z ludźmi, pasjonatami nauki, gdzie te wykłady będą popularno-naukowe, tak żeby zachęcić te dzieciaki do poszukiwania wiedzy w przyrodzie, w otaczającym nam świecie. A ta młodzież starsza, to już chcemy bardziej skierować ich na nauki ścisłe, czyli matematyka, fizyka, biologia, chemia. Tak, żeby to było zaszczepienie tej wiedzy spowodowało, żeby w szkole ponadgimnazjalnej też szły te dzieci na nauki ścisłe i w rezultacie przyszły do nas na studia. Młodzi naukowcy otrzymają specjalny uczelniany indeks. Na Koszalińskim Uniwersytecie Dzieci i Młodzieży są wykłady, laboratoria i warsztaty. Same wykłady są w opłacie tej czesnego stałej, która wynosi 25 zł za semestr dla dzieci od klas 1-5. Dla starszej młodzieży będzie to 30 zł też za formę tą wykładową, ona będzie inaczej przygotowywana. Zajęcia są przewidywane raz w miesiącu. Laboratoria, warsztaty to będą formy, które mogą być dodatkowo płatne, bądź będą bezpłatne w zależności od tego, czy otrzymamy dofinansowanie z ministerstwa na tego rodzaju zajęcia. Zapisy wyłącznie drogą elektroniczną już trwają. Zasady nauki, terminy i tematy zajęć Koszalińskiego Uniwersytetu Dzieci i Młodzieży znajdują się na stronie Politechniki Koszalińskiej. XVI Zachodniopomorski Festiwal Nauki w Politechnice Koszalińskiej postawił na nogi tysiące koszalinian. Wydarzenie przyciągnęło do uczelni przedszkolaków, młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Promocja nauki i uczelni przez naukę – oto główny cel, który od lat przyświeca festiwalowi. Chcemy, aby w tym dniu wszyscy zainteresowani, od najmłodszych do najstarszych, cały przedział wiekowy oczywiście, poznali, co to jest nauka. Dowiedzieli się o tym, jak również mogli tego dotknąć. Festiwal służy promocji naszej uczelni, a więc temu, aby młodzież dowiedziała się, jakie mamy kierunki, co tutaj robimy, żeby nie bała się szkoły wyższej, że tu jest przyjemnie, wesoło, radośnie. Można również studiować, wprowadzając pewne elementy, nazwę to nawet zabawy. Dla przedszkolaków jest tutaj mnóstwo efektownych pokazów. Już się dzieci zapisywały, zauważyłem, na pokazy laserów. Ale to będą również ciekawe doświadczenia chemiczne, na przykład, które są bardzo, bardzo efektowne, czy doświadczenia fizyczne,
czy też mamy tutaj w holu taki przyrząd pokazujący obrazy holograficzne trójwymiarowe, czy mamy obrabiarkę i drukarkę 3D, która pokazuje, jak powstaje wydruk 3D. Tak pachnie? Pachnie filament, który jest na bazie kukurydzy. Jak się topi, dlatego tak pachnie. To jest prototyp drukarki 3D. Docelowo ma pełnić funkcję również frezowania. Konstrukcja jest o tyle nietypowa, że zostało wykorzystane sterowanie Mach 3, które służy głównie do obsługi frezarek niż drukarek 3D. Festiwal zorganizowaliśmy we wszystkich trzech kampusach, także można odwiedzać kampusy, ten główny przy ulicy Śniadeckich, ale również przy ulicy Kwiatkowskiego i ulicy Racławickiej. Podróż wiązała się z odkrywaniem tegorocznych przebojów festiwalu. Należały do nich m.in. zajęcia z technologii pieczenia ciast kruchych czy sztuki kaligrafii. Bohaterem dnia była też bez wątpienia energia, ta, która rozpierała młodych i ta wytwarzana przez słońce i wiatr. Poza tym warsztaty animacji filmowej, zajęcia z przetwarzania surowców wtórnych i wiele, wiele innych. Zakres tematów był naprawdę szeroki. Byłem w pokoju z matematyką, głównie logika, i tam pan pokazywał nam takie ciekawe rozwiązania logiczne. Są drukarki 3D tutaj, różne w 3D filmy puszczają w takich ciemniejszych miejscach. Program obfitował także w ciekawe wykłady. Seria wykładów, które dotyczą na przykład biomimetyki, czyli tego, jak współczesna technika korzysta z wzorów idących z natury, prawda? Natomiast są również wykłady o, nie wiem, aktywności Mossadu. Mogą być interesujące, ale są również wykłady z obszaru fizyki, chemii, ekonomii. Sprawdźmy, na co czekają dziesiątki młodych ludzi ustawionych przed drzwiami auli przy ulicy Śniadeckich. Lasery za 30 minut. Co to są lasery? Lasery to takie coś, co sterowane i włącza się wtedy alarm. A potem wyszczela, jak się wyszczela na pistolet. Dlaczego to są takie, co może wszystko wciąć? Widowiskowy pokaz laserów przeniósł gości festiwalu w inny wymiar. Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa, odwiedził Politechnikę Koszalińską. Mówił m.in. o dużym polskim potencjale naukowym, także o reformie szkolnictwa wyższego, która ma promować jakość kształcenia i wspierać zdolnych naukowców. Ja chciałbym usłyszeć, że będzie więcej środków na szkolnictwo wyższe, chociaż już rozmawiałem wcześniej z panem ministrem 2 tygodnie temu w Warszawie i powiedział, że raczej tych środków na dydaktykę nie będzie więcej. Będzie więcej środków na naukę. Mnie by się marzyło, żeby obie te dotacje były większe, gdyż one się później wzajemnie przenikają i właściwie to jest podstawowe źródło finansowania uczelni. Naszym celem jest zachowanie wszystkich uczelni publicznych. Te plotki, jakobym planował jakąś likwidację, są kompletnie wyssane z palca i wynikają po prostu z niezrozumienia naszych planów. A te w dużym uproszczeniu wyglądają następująco. Dajemy realne ulgi podatkowe przedsiębiorcom, którzy chcą współpracować z uczelniami, stawiają na badania i rozwój. Oferujemy też cały szereg korzyści pracownikom naukowym, żeby zachęcić ich do ściślejszej współpracy z biznesem. Od przyszłego roku akademickiego, a może nawet kalendarzowego, chciałbym też wprowadzić nową ścieżkę kariery akademickiej, ścieżkę wdrożeniową, tak żeby doktoraty, habilitacje, tytuł profesora można było uzyskiwać już nie za pracę teoretyczne, nie tylko za pracę teoretyczne, ale także za wdrożenia gospodarcze.
Podczas spotkania minister usłyszał, że dla Politechniki Koszalińskiej współpraca z biznesem nie jest nowością. Uczelnia od lat szuka partnerów do realizacji wspólnych projektów badawczych. Coraz skuteczniej szuka ich w regionie, ale także w innych częściach Polski. Podobnie jak pieniędzy na systematyczną poprawę jakości kształcenia i badania naukowe. Oczekuje wsparcia rządu. Czeka na pozytywne efekty zapowiedzianych zmian. Po wakacyjnej przerwie uczelnia znów tętni akademickim życiem. Obudziła je inauguracja roku 2016-2017. Mądrze pytać znaczy uczyć. Słowa Alcuina przywołane przez rektora podczas uroczystości mają inspirować w tym roku akademickim zarówno studentów, jak i kadrę naukową. To kolejny rok wyzwań dla koszalińskiej uczelni. Politechnika Koszalińska ciągle dopasowuje swoją ofertę kształcenia do potrzeb rynku pracy. I obecnie w tym roku otworzyliśmy dwa nowe kierunki o profilu praktycznym. To jest turystyka i rekreacje i drugi inżynieria automatyzacja w przemyśle drzewnym. To jest kierunek na wydziale zamiejscowym w Szczecinku. Pierwszy raz rozpoczynamy kształcenie młodzieży w Szczecinku. Dostaliśmy zgodę ministra i cieszy się ten kierunek dużą popularnością wśród młodzieży. Jeszcze nowość to są studia magisterskie na kierunku energetyka. W tym roku pierwsi absolwenci kończą studia pierwszego stopnia, dostają tytuł inżyniera i im proponujemy dalszą kontynuację nauki na studiach magisterskich. O tym, że wybór Politechniki Koszalińskiej na miejsce kształcenia jest dobrą inwestycją, przekonują zarówno władze uczelni, jak i studenci. Politechnika Koszalińska to jest bardzo przyjazna uczelnia dla studentów. Tutaj są bardzo dobre warunki studiowania. Tutaj jest bardzo dobra proporcja między ilością nauczycieli akademickich i studentów. Na jednego nauczyciela przypada około 12 studentów i to są właśnie wymogi ministerstwa, żeby nie przeładowywać, że tak powiem, jednego pracownika pracą, tylko ma oddać się pracy mniejszej liczbie studentów. I u nas tak jest. Każdy student ma bezpośredni kontakt z profesorem, każdy jest otoczony opieką, wszyscy mogą uzyskać miejsce w domu studenta. Politechnika Koszalińska prowadzi 27 kierunków studiów technicznych i nietechnicznych, w tym ekonomiczne, humanistyczne, społeczne i artystyczne. Zatrudnia dziś około 800 pracowników, z tego blisko 500 to nauczyciele akademiccy. W tym roku będą kształcić ponad 6 tysięcy studentów. Na pierwszy rok przyjęliśmy ponad 1500 studentów. Rekrutacja trwa do końca października. Liczymy, że zbliżymy się do 2000. Wstępując do społeczności akademickiej Politechniki Koszalińskiej, ślubuję uroczyście. Ślubuję uroczyście. Zdobywać wiedzę i umiejętności zawodowe. Zdobywać wiedzę i umiejętności zawodowe. Uroczystość otworzyła 49. rok akademicki Koszalińskiej Uczelni. Wśród zaproszonych gości był wyjątkowy student. Są też tacy, którzy nie tylko w trakcie roku akademickiego, ale także w wakacje działają i promują naszą uczelnię. Z tego miejsca chciałbym opowiedzieć o bardzo zacnej, ciekawej inicjatywie pana Bartka Żońcy, który wózkiem przez Polskę przejechał od Świnoujścia do Zakopanego. Mimo przeciwności losu zrobił to i myślę, że należą się gromkie oklaski dla naszego. Nagrody, gratulacje oprócz Bartłomieja Żońcy odebrali także najlepsi tegoroczni absolwenci. Wyróżnionym pracownikom akademickim przyznano nagrody Lidera Jakości Kształcenia. Sponsorem programu jest Politechnika Koszalińska.